Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy Samouków Królowie Wielkiego Biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl. Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński. Jean-Claude Urodzony w 1946 roku. Prezes sieci marketów budowlanych Bricorama. Założyciel grupy DIY. Życie w liczącej około 4 tysięcy mieszkańców miejscowości Saint-Calais we francuskim departamencie Sarthe w latach 50. XX wieku nie należało do łatwych. Trudne warunki egzystencji pogłębiał jeszcze powojenny kryzys. W domach brakowało nie tylko bieżącej wody, lecz często także nawet podłóg, które zastępowało klepisko. W jednej izbie tłoczyło się czasem nawet kilkanaście osób – w porównaniu z tym, niewielki dom, w którym dorastał Jean-Claude Bourrelier, wydawał się dostatni i wygodny. Mimo, że po wodę trzeba było chodzić do rzeki oddalonej o ponad 300 metrów, zarówno Jean-Claude, jak i jego rodzeństwo traktowali ten obowiązek jako coś oczywistego. Dziadek chłopca był pasterzem, ojciec zwykłym robotnikiem. Ojciec, żeby zapewnić rodzinie przyzwoite warunki życia, pracował 7 dni w tygodniu do późnej nocy uwielbiał czytać, lecz miał na to czas dopiero po pracy i często oddawał się lekturze do świtu. Wiele czasu zajmowała rodzinie też pielęgnacja ogrodu warzywnego, który w dużym stopniu uzupełniał deficyty żywności. Jakby tego było mało, ojciec Jean-Claude'a toczył nierówną walkę z chorobą nowotworową gardła, którą ostatecznie przegrał, gdy chłopiec miał kilkanaście lat. Jean-Claude uczęszczał do miejscowej szkoły podstawowej. Obowiązywała tam surowa dyscyplina. Bicie rózgą lub zamykanie w szafie należało do podstawowych kar za przewinienia lub niewystarczającą wiedzę. Jednak inteligentny i chętny do nauki chłopiec nie zaznał smaku tych kar. Mimo poważnej choroby słuchu, był wyróżniającym się uczniem. Z okazji zakończenia roku szkolnego to on odbierał nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce. Dzięki temu skromnie żyjąca rodzina Burelie wzbogaciła się o niewielką biblioteczkę. Obok wartości wiedzy rodzice wpajali swoim dzieciom zasady swojej wiary. Wyniesione z dzieciństwa silne poczucie moralności i szacunku wobec drugiego człowieka oraz pokora w akceptowaniu swojego losu towarzyszyły Jean-Claude'owi przez resztę życia. Wiara pomogła mu w trudnych chwilach choroby ojca, a później była oparciem w ważnych momentach życiowych. W 1960 roku 14-letni Jean-Claude ukończył szkołę podstawową. Mimo bardzo dobrego świadectwa, zamiast kontynuować naukę, musiał zdobyć zawód, by odciążyć finansowo rodzinę. Nie pomogły prośby nauczycieli ani miejscowego proboszcza, którzy dostrzegli potencjał intelektualny chłopca. Ojciec wszystkie dzieci traktował jednakowo, więc Jean-Claude, podobnie jak wcześniej trójka jego rodzeństwa, musiał rozpocząć naukę zawodu. 1 lipca o świcie stanął przed drzwiami piekarni. Praca była wyczerpująca. Zaczynała się o trzeciej lub czwartej nad ranem w dni powszednie, a w soboty trwała od 11 wieczorem aż do niedzielnego popołudnia. Nieprzespane noce, ciepłe i duszne pomieszczenia oraz nadmiar obowiązków rekompensowała jednak przyjazna atmosfera wśród współpracowników. Jean-Claude wyróżniał się pilnością. Chętnie poznawał tajniki właściwego wypieku chleba. Niewiele czasu zajęło mu nauczenie się kolejnych etapów produkcji. Właściwego mieszania i zagniatania ciasta, tak by dwutlenek węgla pozostający wewnątrz nadał mu elastyczność, odpowiedniego czasu fermentacji, dzielenia, nadawania kształtu, kolejnego odpoczywania, formowania, garowania, nacinania, które uwolni dwutlenek węgla, dzięki czemu ciasto będzie lepiej rosło w piecu, faz wypieku i w końcu studzenia. Uznanie klientów piekarni nauczyło go, że warto przykładać się do każdego etapu pracy. Bo wszystkie składają się na końcowy efekt, a zaniedbanie jednego, pozornie mniej ważnego, może zniweczyć cały trud. Tę naukę zapamiętał na resztę życia. Być może nawet zostałby w przyszłości niezłym piekarzem, jednak niespodziewanie na przeszkodzie karierze w tym zawodzie stanął pył z mąki. Mikroskopijne drobinki dostawały się wszędzie, także do uszu i pogłębiały niedosłuch Jean-Claude'a. Koniecznie musiał zmienić pracę. W małych miejscowościach wszystko było proste. Nie zastanawiano się nad predyspozycjami chłopca, po prostu kazano mu przejść przez ulicę i w ten sposób Jean-Claude zaczął praktykować w znanym zakładzie masarskim Rillet de la Sartre naprzeciwko piekarni. Odbudowująca się po wojnie Francja potrzebowała wszelkich rąk do pracy, więc zawód rzeźnika był jak najbardziej przydatny, a według ojca miał zapewnić w przyszłości chłopcu spokojne życie. Jednak wrażliwy chłopak wkrótce znienawidził wrogą, bezkompromisową atmosferę i bezduszność wobec przeznaczonych na ubój zwierząt. Przerażała go bezwzględność człowieka, u którego pracował. Wiedział jednak, że koniecznie musi zdobyć zawód, bo wraz z nim otrzyma wolność wyboru dalszej drogi. Dlatego rzetelnie przykładał się do nauki nielubianej profesji. To doświadczenie miało też swoje dobre strony. Zmobilizowało go tak bardzo, że uzyskał prestiżowy tytuł Melie Ouvrier de France w kategorii rzeźnictwa. Zaprocentowała umiejętność łączenia innowacyjności z szacunkiem dla tradycji fachu oraz skuteczność i perfekcja w wykonywaniu testowych zadań. Po trzech latach nauki zdobył też Certyfikat Umiejętności Zawodowych CAP co oznaczyło, że mógł samodzielnie pracować w wyuczonym zawodzie i wynieść się z miasteczka jednak ani przez chwilę nie pomyślał, by rzeczywiście się tym zająć. Czy po traumatycznym doświadczeniu zabijania zwierząt istniało jeszcze coś, co mogło sprawić mu trudność? Jeśli nawet, to na pewno nie było to opuszczenie Saint Calais. Jean Claude postanowił przenieść się do Paryża, gdzie łatwiej było znaleźć pracę i rozpocząć samodzielne życie. Choroba słuchu wzmocniła w jego charakterze nieodpartą chęć pokonywania słabości i osiągania powziętych celów mimo piętrzących się trudności. Jean Claude był świetnym obserwatorem. Ta zdolność pomagała mu niejednokrotnie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Obserwacja innych i analizowanie ich zachowań ułatwiły mu przyswajanie poznawanych w trakcie nauki zawodu technik pracy. Analizował także własny rozwój. Już wtedy stwierdził, że może zajść daleko, jeśli tylko nauczy się pokonywać lęk przed nieznanym. Problemów się nie bał, bo zdobyte doświadczenia podpowiadały mu, że walka z trudnościami kształtuje siłę charakteru. Optymizm i wiara w sens ciężkiej pracy pomogły mu wzmocnić odwagę, a zdolność do nauki ułatwiła zdobywanie nowych umiejętności. Początki życia w Paryżu nie były łatwe. Jean-Claude Bourelier chwytał się różnych zajęć, aby utrzymać się w stolicy. Z czasem otrzymał pracę w jednym ze sklepów sieci Black Decker, producenta narzędzi domowych, ogrodowych i elektronarzędzi przeznaczonych dla firm oraz odbiorców indywidualnych. Zajmował się sprzedażą, obsługą klienta i dostarczaniem towaru z magazynów firmy. Dzięki temu dokładnie poznawał asortyment i zgłębił podstawowe zasady przedsiębiorczości. Z czasem stał się prawdziwym znawcą potrzeb klientów. Paradoksalnie pomogła mu w tym przebyta w młodości choroba słuchu, która nauczyła Jean Claude'a maksymalnego skupiania się na drugiej osobie, wsłuchiwania się w to, co mówi i analizowania jej zachowań, by właściwie zrozumieć jej intencje. Wykształciła w jego charakterze umiejętność obserwacji, wnikliwość i dobry kontakt z ludźmi, którzy również wyczuwali jego zainteresowanie i otwarcie mówili o swoich potrzebach. Ułatwiało to dopasowywanie asortymentu sklepu do zmieniających się wymogów klientów. Jednak, mimo energii, jaką Jean-Claude wkładał w pracę, szef nie pozwalał mu się wykazać. Swoją powściągliwość usprawiedliwiał tym, że chłopak nie miał kierunkowego wykształcenia. Mimo, że wiedzą fachową w tym czasie przynajmniej dorównywał innym, jeśli ich nie przewyższał. Takie zachowanie przełożonego jeszcze bardziej zmobilizowało młodego mężczyznę do odważnego podejmowania samodzielnych działań, a w końcu do rezygnacji z pracy w Black and Decker. W wieku 29 lat, Jean-Claude Bourelier otworzył własny sklep. Odważył się, mimo, że nie posiadał wystarczających środków finansowych. Był pewien, że taka decyzja warta jest ryzyka, jakim było wzięcie kredytu. Towarzyszył mu optymizm i entuzjazm. Jego pierwszy sklep, w którym sprzedawano narzędzia dla majsterkowiczów, powstał na Boulevard Vincent Oriel. Istnieje do dzisiaj i może pochwalić się klientami, którzy przychodzą tam od początku jego funkcjonowania. To z tego miejsca rozpoczął się rozwój sieci marketów budowlanych Bricorama. Zakres asortymentu rozszerzał się i zmieniał zgodnie z modą i zainteresowaniami klientów. W ciągu następnych ośmiu lat Jean-Claude Bourrelier otworzył pięć kolejnych sklepów, w których można było już kupić materiały budowlane, remontowe, dekoracyjne, hydrauliczne i elektryczne, należące do grupy produktów DIY, łatwych w użyciu, skierowanych do amatorów zajmujących się tworzeniem, naprawą i konserwacją wnętrz. Uznanie klientów generowało zyski i wpłynęło na decyzję o otwieraniu kolejnych sklepów. W 1992 roku Jean-Claude Bourrier wykorzystał fakt, że grupa Kingfisher wystawiła na sprzedaż sieć marketów budowlanych. Po raz kolejny zaryzykował. Kupił 15 sklepów i w ten sposób stanął na czele brikoramy. Po przejęciu sieci sklepów remontowo-budowlanych, nowy właściciel postawił na realizację nadrzędnej zasady, zgodnej z wyniesionym z dzieciństwa przekonaniem, że nie można budować sukcesu kosztem krzywdy drugiego człowieka. Dlatego najważniejszym celem firmy powinno być zadowolenie klientów. Jean-Claude pamiętał o skuteczności takiego postępowania jeszcze z czasów pracy w piekarni. Żeby jednak osiągnąć zamierzony cel, potrzebna była wiedza i doświadczenie w branży. Ludzie przyjmowani do pracy w Blikoramie przechodzili cykle szkoleń, by służyć profesjonalną radą w doborze najlepszych produktów. Sam właściciel, mimo zdobycia ogromnej wiedzy zarówno o branży remontowo-budowlanej, jak i skutecznym marketingu, nie przestawał gromadzić doświadczeń. Nie pozwalała mu na to wrodzona ciekawość i energia działania siedem dni w tygodniu nadzorował właściwą pracę w swoich sklepach, więc wiedział, czy posiadają na tyle bogate wyposażenie, by każdy, nawet najbardziej wybredny klient, znalazł odpowiedni produkt. Na tym jednak Burelier nie zakończył rozwoju marki. Kontynuuje ten proces. Towarzyszy mu ciągłe podążanie za nowinkami technicznymi i dostosowywanie asortymentu do zmieniających się gustów i potrzeb klientów, a równocześnie otwieranie nowych magazynów i kupowanie sklepów także za granicą, gdy tylko pojawi się korzystna okazja. W ten sposób z biegiem czasu Jean-Claude Bourrelier rozciągnął sieć sklepów budowlanych Bricorama na kraje Europy Zachodniej. Wciąż musi pokonywać nowe wyzwania, bo sprzedaż poza granicami Francji wiąże się z innymi grupami odbiorców, ich odmiennym stylem życia, sposobem myślenia i przyzwyczajeniami, które trzeba poznawać, by zadowolić kupujących. Jean-Claude Bourelier wygląda na człowieka szczęśliwego. Charyzmatyczny, uśmiechnięty, w czasie publicznych wystąpień i wywiadów często pojawia się w firmowej żółtej koszuli Brikoramy. Stał się we Francji symbolem nowej formy kapitalizmu, czyli kapitalizmu z ludzką twarzą, na której przede wszystkim widać troskę o drugiego człowieka. W czym kryje się sekret sukcesu chłopca z biednej robotniczej rodziny, osiągnięty w kraju, w którym do niedawna trudne do przekroczenia granice społeczne wyznaczały hierarchię wartości? To historia człowieka o dużej inteligencji, żelaznej woli i niezłomnych zasadach. Popartych optymizmem, głębokim poczuciem sprawiedliwości i równości wobec prawa. Wyzwania losu, nowe miejsca i spotkania z ludźmi stały się dla niego inspiracją do nauki, zdobywania doświadczeń i wyciągania z nich konstruktywnych wniosków. Sukces prezesa Brikoramy jest poparty latami gromadzenia wiedzy, pasją, ambicją, dużą odwagą, niezwykłą intuicją handlową, a przede wszystkim ogromną pracowitością.